Ta pierwsza rzecz, to i może zaraz przejdę na koniec. Leasing. Leasing, no tak. Remont szpitala. Nakłady, bo wiedziałem, że 10 milionów złotych zostaje poniesione przez Allenon, czyli całościowe na remonty plus zakup sprzętu. Z tego co pamiętam, to spółka pod waszym prowadzeniem kilka razy ogłaszała przetargi na kredyty i nie było. I nagle teraz przyznajcie firma, jak spółka ma zadłużenie, która da to w leasing, a ta leasing to tak naprawdę inna forma kredytu. No to jest oczywiście rzucanie takich słówek i brak odpowiedzialności w ogóle za słowo ze strony pana radnego, bo jest to niemądre wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ale myślę, że to co powiedział w trakcie, o co chodzi. Pan nie lubi Allenonu. A prezes napisał tak jak jest. Oczywiście szanse ma duże Allenon, bo zainwestował tu pieniądze, jest dobry, pracują tu tam ludzie z Kutna, ma personel lekarski, on utrzymuje to przez cały czas. Jest gotowy do wejścia, no inne musiałby się wygadać z kolejnymi nakładami. Ale zobaczymy, ponieważ konkurs jest otwarty, NFZ tego nie może zrobić. Panie starostowie, no, proszę odpowiedzieć, jakie usługi świadczył Allenon. Panie zastawki. Panie radny, ale proszę wysłuchać pana. Wtedy zakładał? Nie. Panie Kłopotowski. Bardzo proszę mi nie przerywać, nie opowiadać o jakichś tam rzeczach, które pewnie nie mają pokrycia związanego z działalnością, ale no, to on się wywiązywał z tego kontraktu, który go miał i w pewnym zakresie kontrakt był udzielony, on to robił. A wyciąganie wniosku, że ktoś leżał dłużej czy krócej, ja nie wiem jak było. Ja wiem tylko, że wiele tysięcy ludzi z terenu tego powiatu kutnowskiego było prawidłowo obsłużonych, świetnie i są zadowoleni z funkcjonowania Allenonu. I dziękuję, więcej nie będę na ten temat dyskutował. Proszę zwrócić uwagę nawet na pana pomyłkę, który nie mówi pan o polsko-amerykańskiej kliniki serca o spółce, tylko używa pan od razu słowo, nazwisko człowieka, który jest właścicielem tamtej spółki drugiej. No Buszman, padło? No padło, to wszyscy o tym wiemy, czyje to jest nazwisko i tak dalej, przecież to pan wymieniał, nie ja. Tak naprawdę chodzi o niechęć pana do spółki, do tej spółki, ale no akurat, a my mówimy nie. To jest sposób otwarty. Nie wiemy, co czeka tego kontraktu. Robimy pierwszy krok na tej drodze. To jest ewenement, że uzyskaliśmy coś takiego, że ten kontrakt może być, znaczy konkurs może być w ogóle uruchomiony. To jest ewenement, bo normalnie to się odbywa po okresach czasowych, na ile są przewidziane kontrakty i albo jest przedłużony taki kontrakt, albo jest ogłaszany nowy konkurs. I to powiedział również radny Ziółkowski, że wyraźnie powiedział, że w całym tym konkursie są istotne elementy, dlatego że ten, który funkcjonował wcześniej, ma dodatkowe 5 punktów i tam jest spór nawet co do tysięcznej części punkta. Jeżeli jest teraz ochota tylko i wyłącznie na urządzenie przez dyrektora łódzkiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, to już jest dobrze, bo spróbujemy to zrobić. Dajemy szpital, rzeczywiście wtedy może wypowiedzieć kontrakt w tym zakresie i jeżeli to zrobią, urządzą, ale w terminach nam sprzyjających, bo my też nie możemy stracić panowania nad tą kardiologią, bo byśmy się tego pozbywali. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, bo wtedy, jeżeli to zrobią, to będą traktowali w równości ci, którzy wygrają tutaj przetargi, tutaj będzie ta kardiologia, będą mieli podobne szanse jak inni na urządzenie, na prowadzenie kardiologii inwazyjnej. Bo inaczej podmioty niezwiązane z Kutnem będą z nami wygrywać, bo konkursy nie są ogłaszane do jednego powiatu, tylko są ogłaszane co do kilku tych powiatów. Idąc zgodnie z zasadą, że jest pokrycie dla 350 tysięcy, będzie poszerzony ten kontrakt i o Ołowicz, i mam nadzieję jeszcze o Skierniewicę, ale o Ołowiczu to raczej jest to pewne. I to jest szansa, dlatego o tym mówimy. Będziemy to przedłużać, będziemy w to brnąć, zapewne tego konkursu nie będzie, zapewne nie będzie w ogóle kardiologii inwazyjnej w Kutnie. I o tym jest tutaj dyskusja. Ponieważ tak naprawdę nie ma co, panie przewodniczący, według mnie więcej o tym mówić, bo chyba ten spór jest taki podstawowy. Jeżeli wygra Allenon, to jest niedobrze, tak? Jeżeli ktokolwiek inny dajemy szansę, to też niedobrze. W związku z tym to tak naprawdę zmierza do zakończenia tej dyskusji i przegłosowania tego. Trzeba w spółce podejmować bieżące ważne decyzje. Jedną z takich ważnych decyzji jest oddanie 3,5 miliona złotych. Myślę, że nie powinniśmy, podtrzymuję swoje zdanie, że nie powinniśmy wyręczać w podejmowaniu takich decyzji
zarządzających spółką i ciał ustawowo do tego powołanych. Mam na myśli Rady Nadzorczej Zgromadzenia Wspólników. I proponuję Państwu, składając wniosek formalny, o przegłosowanie, poddanie pod głosowanie stanowiska Rady Powiatu, ograniczające się do poparcia starań o to, żeby tutaj powstała kardiologia na naszym terenie, natomiast bez wskazania, że ma się to stać poprzez likwidację jednego z oddziałów szpitalnych, bo sądzę, że to wykracza poza naszą wiedzę, kompetencje. Zupełnie nie jest to potrzebne, takie głębokie wchodzenie w zarządzanie spółką przez Radę Powiatu. Ogólne stanowisko w sprawie, że popieramy tak. Natomiast niech odpowiedzialność za takie decyzje poniosą powołane do tego organy. Dziękuję bardzo. To Pan tak naprawdę daje to stanowisko Rady. Ale formalnie, nie tam jakoś emocjonalnie. Tylko jaki formalny wydźwięk ma to stanowisko, które rzekomo Rada ma coś się podjąć. Teraz o to, co Panu pytało. Przykłady podobnych działań na terenie województwa łódzkiego. Czy już Pan takie przykłady miał, analizował, udały się, nie udały się? Czy to jest pierwszy przykład taki skutnik, czy to będzie taki jakby na organizmie nacowany? Następne pytanie. Kiedy ten konkurs Pan przewiduje, że zaistnieje? I ten, który prowadzi funkcjonowanie kardiologii w wykonaniu jakiegoś podmiotu, nie wiadomo jeszcze jakiego. Czyli zakładamy, że to załóżmy ambulance. Troszkę mnie niepokoi Pani teraz to, że chęci zamknięcia dyskusji, bo jak widzi Pan, jeszcze jest kilka pytań, na które Pan powiedział, nie odpowiedział i zamykanie dyskusji, no to jest pozbywanie się, pozbywanie radnych możliwości uzyskania tej wiedzy, którą chcą uzyskać. Ja taką wiedzę chciałbym uzyskać. A skoro ci, którzy będą głosować zamknięcie dyskusji, nie chcą tej wiedzy uzyskać, no to cóż, widocznie ich to nie interesuje. Kolejne pytanie. Na jak długo starczy ta kwota, która zostanie uzyskana z zamknięcia oddziału, a przeznaczona zostanie na spółkę firmy kardiologiczną, czy tam potem zarząd kardiologiczny, czyli jak długo za te pieniądze ta spółka będzie mogła funkcjonować? Czy to też się w jakimś określonym czasie będzie wyobrażało, czy też to jest na jakieś działania, które ta firma będzie wykonywać? I to już po określonym czasie mówią, niestety skończyły się pieniądze, już więcej nie liczymy. Czy to tak ma być, czy jest to jakiś okres na przykład do następnego konkursu? Co daje stanowisko Rady? To daje to, że reprezentant najwyższej społeczności, że tak powiem, lokalnej, daje możliwość nam funkcjonowania i że to nie jest schowane jakieś tam inne rzeczy, tylko daje ten ogląd społeczny, że można iść w tym kierunku wszyscy i chcemy to uzyskać w trakcie. W trakcie funkcjonowania jeszcze starych kontraktów. No nie jest zwyczajna sprawa, że się urządza konkurs ofert w trakcie trwania tych kontraktów. Przepraszam, jeśli można, to pytam tylko krótko. Znaczy nie jest to Panu potrzebne z względów formalnych, że bez tego stanowiska nic się nie uda zrobić? Nie, ale na pewno się nie uda, nie będzie. Znaczy to jest od razu, jakby to jest klasyfikator. Nie ma stanowiska Rady, nie ma występowania i to jest koniec. To jakby zamykamy od razu, tego kierunku w ogóle nie rozpatrujemy. I wtedy patrz Pan pierwszy, to co Pan powiedział. I coś tu Panu na sali. Złe i bardzo złe. Nie mamy kardiologii interwencyjnej. Ja też jestem tak jak Państwo, bo jestem w tej sytuacji, że wiem, niestety wiem, że nie mogę nic w tym zakresie zrobić. Nie ma tego stanowiska, na pewno tam będą kłopoty, przynajmniej przez ileś lat, a to widziałem już poprzednio, tak z racji kontraktowania na ten 5-10-letni okres. Przykłady działań takich, że szpital jest, nie znam takich przykładów działań. Mam wrażenie, że jest to ewenement, ale jest to jedyna ścieżka tak naprawdę, że rezygnujemy z części kontraktu na rzecz tego, żeby można zrobić większy kontrakt, większy niż tylko ten, który posiadaliśmy, bo to nie jest tak, że weźmie się z tego kontraktu pieniądze i w tym się będzie mieściła kardiologia interwencyjna. Nie, bo te wszystkie przypadki kardiologiczne, które były u nas, będą musiały tam trafić. I do tego jeszcze wykonywać zabiegi, więc tak naprawdę idzie gra. No jeszcze raz, to liczymy na to, że zostanie to zrobione za większe pieniądze. Jak to się odbywa? No tak, albo są wyznaczone terminy, przedłuża się umowę do jakiegoś czasu, kiedy się wyznacza termin, kiedy jest zakończony następny konkurs ofert. To jest właśnie to, ten konkurs ofert na te 5 lat, które powiedziałem, bądź 10 lat, jak to się na tym zastanawiają. Czyli przez taki długi okres
znowu chciał podejmować walkę, która tak naprawdę skończy się nie najlepiej. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, czy wtedy będzie tak naprawdę kontraktowanie tych usług w przyszłości. Ale na pewno te konkursy będą gdzieś na poziomie 2016 roku, 2012. Spodziewam się, że część będzie kontraktów przedłużonych, bo tak, gdyby mógł powiedzieć o tym, że no takie mam przesłuchy, że będą przedłużane kontrakty. Jeżeli firma, która wygra kardiologię, zacznie ją prowadzić, powiedzmy, na poziomie września tą działalność, tak? To będzie już w ogólnym rytmie wszystkich kardiologii w tym województwie, czyli jak będą ogłaszane konkursy na określone powiaty, ona będzie miała przedłużony na następny okres funkcjonowania, tak? Ta firma, która tutaj będzie na miejscu. To jest normalne w procedurze funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak długo może spółka funkcjonować? No to jest właśnie odpowiedź na to, co powiedziałem. Bo jeżeli NFZ widzi konieczność zakontraktowania tych usług na tym terenie, a widzi to przynajmniej dyrektor wojewódzkiego okręgu, więc chce tu uzyskać taki szeroki zakres usług kardiologii połączonej z kardiologią inwazyjną, bo do tego ma dotrzeć konkurs. To nie jest robione na chwilę, bo chce to mieć na dłuższy czas, bo taka jest polityka Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym te, które już mają kontrakty, mają te 5 punktów dodatkowych funkcjonowania. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy teraz to zrobili. Więc wydaje mi się, że to są te odpowiedzi, które tak naprawdę ja już może przy innych pytaniach, ale je wskazywałem odpowiedzi na te pytania, które się tutaj pojawiły. Jeszcze zadaję pytanie, chyba wszyscy takie pytanie zadajemy, czy chcemy powrotu kardiologii do szpitala w Kutnie, czy nie chcemy? Skoro na pewno niemal wszyscy odpowiedzą, że chcemy powrotu kardiologii do Kutna, tak? Chcemy, wszyscy kiwają głową. No to też wszyscy odpowiedzialni, że ona jak najszybciej w naszym szpitalu zaistniała. I nie oddalajmy, że to oni, to zarząd jeden, rada nadzorcza czy zarząd spółki, tylko biorą na siebie odpowiedzialność, bo merytoryczną i odpowiedzialność podstawową, tak, pierwszeństwo. Ale my szanujemy też organy, a takim najważniejszym organem jest Rada Powiatu. Co by było, jeśli byśmy nie spytali szacownych rad, tylko samo tak się, powiedzmy, zachowali, a co nas tam rada interesuje? No mielibyśmy wielkie zarzuty, że nie liczą się z nami, a my też odpowiadamy za szpital, jak wszyscy odpowiadamy jeszcze raz to razem. Czyli my szanujemy zasady zwykłej demokracji i pytamy też, a każdy może zająć stanowisko dowolne, tylko nikt do niczego nie zmusi. Tylko rozsądnie, jeśli teraz chcemy kardiologii, jeszcze tylko wrócę do tematu na krótko, no to ten długi czas pozwoli nam na znalezienie ścieżek, czy możliwości jej powrotu. Ale to było i zapowiedziane zresztą przedwyborczych wielu wyższych, oj też przedwyborczych. No więc jesteśmy zobowiązani i do poszukiwania możliwości również. I stwierdziliśmy, że jedynym najbardziej prawdopodobnym możliwością powrotu kardiologii interwencyjnej do płucna jest działanie poprzez wprowadzenie tej kardiologii niekoniecznie na kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Ona musi zaistnieć i kogoś musi być na to stać. Na pewno nie stać naszej spółki, ale stać jest Zalenów na przykład. A nie tylko. Wymieniam dla przykładu. Ja wiem, że pan radny poprosił na temat alergii, na temat alergii, bo preferuje Boszmana, które zresztą przykłady, z którymi już dawno poznaliśmy. Proszę Państwa, padło tutaj wiele słów i bardzo wiele demagogii. Nie jest prawdą, że jeśli Rada nie podejmie tego stanowiska, to zarząd szpitala nie może wykonać tych ruchów, jakie organy spółki zapowiedziały. Słyszeliśmy przed chwilą, że zostało to już przegłosowane i w Zgromadzeniu Wspólników, i Rada Nadzorcza uznała to za celowe. I zarząd szpitala może to zrobić. Mówienie, że bez tego stanowiska zarząd spółki tego nie zrobi, oznacza, że czegoś się obawia i potrzebuje naszego tutaj wsparcia. Być może, słuchajcie Państwo, z pewnością samorządowa interna stanie się, jeśli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, samorządowa interna stanie się prywatną kardiologią. Być może jest to dla mieszkańców powiatu bardzo dobre i nie mówię, że nie, ale proszę Państwa, jeżeli publiczne pieniądze mają
stać się pieniędzmi, którymi będzie dysponował podmiot prywatny. Zawsze istnieje jakieś tam podejrzenie działania takiego czy innego. Zdecydowanie oddawanie pieniędzy ze spółki nosi znamiona działania na szkodę spółki i tej pewności jako radni my nie mamy. Ja doskonale, proszę Państwa, nikogo nie oskarżam, żeby było jasne, ale doskonale pamiętam, że były działania ze strony Alenortu i sam pan Krzysztof Dewich mówi, że znalazł w dokumentach ślady tego, że były działania zmierzające do tego, aby dojść do porozumienia z Alenortem i ze spółką KSS, ale te rozmowy nie doprowadziły do skutecznego porozumienia, dlatego że interesy obu podmiotów nie były w pełni zabezpieczone. Ja dzisiaj nie wiem, czy interesy tych podmiotów, podmiotu publicznego, samorządowego i podmiotu prywatnego są w równym stopniu zabezpieczone. A zatem, proszę Państwa, zmuszona jestem, jeśli nie chcieliście Państwo przyjąć stanowiska popierającego działania zarządu naszego szpitala w celu starania wszystkie zmierzające do tego, aby do powstania kardiologii inwazyjnej u nas doszło, bez wskazywania, jaką drogą ma to się stać. A ta droga jest dla mnie, nie zostałam na tej sali przekonana o tym, że zabezpieczone są interesy spółki, a zatem muszę wstrzymać się od głosu i to chciałam wszystkim radnym Państwu powiedzieć. Nikogo nie oskarżam, jednakże zmuszona jestem wstrzymać się, bo to stanowisko idzie za daleko. Organy spółki podjęły już decyzję, wyraziły się co do tego. Nie ma przeszkód formalnych, żeby wprowadziły w czyn to, co uznały za stosowne. Do tego naprawdę mi potrzebna jest Rada Powiatu. A jeśli pan prezes bez stanowiska Rady Powiatu, że ma to zrobić, tego nie zrobi, to naprawdę tego nie rozumiem. Szanowni Państwo, mamy tutaj głosować nad tą uchwałą i Rada ma podjąć taką decyzję ewentualnie. Ja chciałabym tylko zapytać, co w takim przypadku, kiedy uchwała przejdzie, co z lekarzami, co z załogą trzeciego oddziału wewnętrznego? Bo z tego co wiem, to nawet ci ludzie nie wiedzą, że taka uchwała ma być podjęta. Także to nie jest taka demokracja, żeby się wydawało. Dziękuję. Pan Jędrzejczak, proszę. Ja chciałem się zapytać, że kiedy dobrowolnie pozbawili się przychodów z trzeciego oddziału, to jak to wpłynie na płynność finansową całego szpitala? Jak to wpłynie? Bo możemy dojść do takiej sytuacji, że my się wpływów tych przychodów pozbawimy, będziemy, zakładam już w bardzo dobrej opcji, będziemy mieli kardiochirurgię inwazyjną, a nasza spółka samorządowa, kiedy braknie tych pieniążków, znowu popadnie w bardzo wielkie długi, tarapaty, znowu możemy mieć na głowie wszystkich wierzycieli, bo mówię, my się dobrowolnie pozbędziemy pewnych przychodów na rzecz właśnie jakichś podmiotu, który wygra ten przetarg. I pytam się, czy ktoś to przeliczył, czy ktoś przewidział to niebezpieczeństwo utraty znowu płynności finansowej, bo ono i tak dzisiaj nawet jest. Przy tych przychodach cały czas jest. Dziękuję. Proszę pan radny Kami. To jest sytuacja taka, znaczy co z ludźmi? Chcielibyśmy i tak w tym kierunku będziemy naciskać. Wszyscy ludzie przechodzą do tego nowego podmiotu, który będzie prowadził usługi. Czyli następuje przejście wszystkich ludzi, do tego będziemy dążyć. Jeśli chodzi... Ale to jest niemożliwe. Dlaczego? To jest nieosiągalne. To ja rozmawiałam z lekarzami, ja wiem doskonale na ten temat. Ale że co jest nieosiągalne? Że ten oddział pochłonie, ta nowa firma pochłonie ludzi. Ale... To jest niemożliwe. Ale... No. Oni muszą mieć przede wszystkim specjalistyczne pielęgniarki. Lekarze swoją drogą. Gdzie ci ludzie będą pracować? Co do szanów? Oni są ludzie w wieku emerytalnym, którzy za chwilę muszą i o to się bardzo boję. Ponadto jeszcze powiem, nie wiem jak jest z wymówieniem umowy czy kontraktu, bo sam akurat nie wiem, czy to jest kontrakt czy umowa, tak? Jeżeli się okaże, że to jest kontrakt, to znowu będą trudności. W tej chwili pani ordynator pediatrycznego oddziału z
złożyła pozew, tak? 2 miliony żąda. Jak się okaże, że tutaj jest ta sama sytuacja, to co zrobimy? Proszę pan starostwo. Wszyscy ludzie dostaną taką propozycję. Jeśli chodzi o płynność i jeśli chodzi o koszty, możliwości utraty płynności z tego tytułu. Ja starałem się to wytłumaczyć poprzednio, to znaczy tak. Spółka prowadzi działalność w całości, musi wypłacać ludziom i pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania, tak? A dotykaliśmy przychodów z jednego oddziału, czyli prowadzimy na stratach pewną działalność, bo jeszcze jest strata w całości i znika nam pozycja kosztów, a różnica między przychodami a kosztami, ja o tym już mówiłem, zostaje... Przewodniczący, panie radny, odpowiedź na pana Jędrzejczaka, pytanie to jest. No, ale... To panie radny, filozofuje, no. Panie radny, ale... Nie, panie przewodniczący, to jest naprawdę, staram się panu Jędrzejczakowi udzielić odpowiedzi na to pytanie, używając dosyć pytań, tak było te przychody, mówione było o kosztach i o płynności, tak? No bo tak o to się pytał pan radny, więc chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Jak nie mamy kosztów, to nie potrzebujemy dodatkowej gotówki, żeby wypłacać tym ludziom, a mamy gotówkę w formacie zysku z tego tylko i wyłącznie tego oddziału, chociażby poprzez zwiększony czynsz dzierżawny, który będzie wpływał. Czyli ten zysk, który wypracowaliśmy na oddziale, tak naprawdę ze współpracy tego nowego podmiotu ze szpitalem i z czynszu dzierżawnego, będzie pokryje ten uszczerbek zysku, który poniesiemy z racji przekazania kontraktu. Dziękuję.